zawsze mamy jakieś takie leśne stylówki, nie? Zauważyłeś? Jakieś drzewa, śliny. Zawsze masz koszulę. A ja zawsze te słuchawki kłopię trzymam. Co to jest w słuchawkach? No to zdejmij. Nie! Tak ma być? Nie będzie miał sensu. No, faktycznie. Dobra. Mi się wydaje, że to jest trochę krzywo. No bo jest ten krzywo. Nie wiem. Ja ci wyjeżdżę. Dobra, no to lecimy. Tego making of'a też będę montował? Making of. Tak. Dziękuję. No to lecimy. Wiesz, że to się cały czas nagrywa? Ja wiem, no. Będę miał do making of'a. Najwyżej wstawię i zrobię jakiś śmieszny przestałek, taki wiesz. Hej, hej, to my, to ja. A musimy mówić głośniej. Musimy mówić głośniej, jak bardzo. Zapinę. Koleś szcza pod drzewem. Podchodzisz i pytasz się, a mogę wydotykać ci fiflaka? Nie denerwuj się, musimy tylko wyluzować. Potrzebuję dużego... Mogę wydotykać ci fiflaka? Na wejściu do sklepu strasznie jest intensywny zapach. Tak. Nie powiedziałbym, że śmierdzi, bo to nie śmierdzi, tylko jest taki zapach, który jakiś strasznie przypad. Wali w noch. Nie piecze. Strasznie piecze w nos. Spędzi, kręci w nosie. Dokładnie tak. Nie wiem, czy to jest herbata, czy to jakieś ryby, ale to strasznie nieprzyjemny dosyć zapach. Co może niektórych ludzi od razu odstraszać? My to przetrwaliśmy. A co jeżeli tam białoruska mafia składuje trupy? To my ich wspieramy pieniężnie. No i dobrze. Wiesz co? Że niektóre rzeczy są... Zaśmiałeś się. Zaczynamy z pierwszym produktem. To ty pierwszy? Nie wiesz, co ty masz nudniejsze, co ty wyciągniesz. Czemu mam nudniejsze? Ja mam lepsze rzeczy. Od czego bym zaczął? Chaos. Mówią teraz jak żaba. Żaba... Ła! Na motocyklu. Żaba to ziomel. O cholera, co się stało? Żaba to ziomel. Żaba na monocyklu. Żaba na monocyklu, o cholera, co się stało? Ływałem to spod słomki, czaisz to? Ale to będziesz tylko ty pił. Wiem. Chyba, że chcesz dziaba. Znaczy, chcesz się napić. Siaba dabała. O Jezu, ale to jest beznadziejna słomka, że tylko postrzępioma. Ja chciałem to tylko otworzyć, spróbować, żeby mieć czym popić, jak to by... Uśpa mać. Cała słomka. Soczek nazywa się Cagolik. Nie. Nazywa się Saućkoj. Saućkoj. Soczek nazywa się Saućkoj. Coś ci nie wyszło. No bo słomka jest kurde spieprzona. A spróbuję, czekaj. Przebij to i pij po tego. Okay. Się wsysnął. Oceniasz Saućkoj? Normalny soczek polski? Tak. Dziękuję. Kutafiksie, co dodałeś do wywaru? Nie tykałem twojego wywaru pedale. Kutafiks. Nasrałem. Nie zanudzamy i lecimy z kolejnym produktem. Jak oceniasz soczek? To, że mimo zapierdla żygowinami, to zajebiście smakuje. Halwa? Nie stawia tego, bo zje widać. Cicho. Patrz, tutaj jak schowałem za gimę. Kolejny produkt. Czekaj. Goblenie mi nie pasują rodzynki. Tak jak rodzynki w cieście. Dlaczego babcie dodajcie rodzynki w serniku? To są zajebiste. Teraz może czekaj, ten. Ocenimy jeszcze chałwę. Dla chałwy leci ocena 5 na 10. 3 na 10. Tak, o. Może teraz te. Co, te grzanki? Czołomarnica. Tak?
A jak będzie niedobra i się zżygasz? Mówię, jak się kopnąć w dół. Tak to wygląda. Tak, Gruzińskie bełni. Czechowa mi odlatuje. Popatrz. Coś mi to przypomina. Kamień czy hałwa? Teraz może ten. To ma inserce na końcu. To będzie turbo paskudna, żeby nam tu nie waliło. Ja żebym on tego, to jest chyba basicowy smak. A wyjmij wszystkie. Postawimy je tak ładnie. Smaku boczku. To jest harmonika. Kalmaja. Po rosyjsku? Nie, to powinno być kalmaja. Bo jest... Dawaj rękę. Twiłady znak. Dawaj, damy to tak. Ale one nie były dobre, mam nadzieję, że te będą lepsze. Trochę mi to logo coś przypomina. Podjęcie chyba logo. Skąd? Nie wiem. Zaczynam od tego... miętowego koloru, bo on jest chyba basicowy. Co? No, wydaje mi się, że to jest podstawowy smak, jaki istnieje. Tutaj na rysunku są kabanosy, ja wam to pokażę. Tak to wygląda. Karol w tle znowu ma depresję. Nie, źle to zwierzę. Tu jest nawet nacięcie. Znowu zjebałem. Tramwaj tam jeździ. Polskie tramwaje. MPK Wrocław. Polecamy. Woo! Dla mnie od... to jest niedobre. Niedobre. To jest bardzo popularne do piwa. W sensie jakby... ludzie to dają do zupy kremowej, a my to jemy. Ja mam to w pizie, kurwa. 3 na 10, kolejny smak. World Trade Center. Nie, kurwa. Czyli w siemanko. Masz tu wrócić i to zeszać. Kurwo! Ale to nie jest dobre. Dobra. Bo co ja to jem? Ja chcę jeszcze raz z tego, kiełbasy, bo jest najlepsza. Jak je zmieszasz, jest najgorzej. Ale ze stóły popalić też. Jak to dzieje?